To po pierwsze, po drugie, po trzecie. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na 13. Międzynarodowym Biała Plus Festiwalu. Lata temu powstał zawód dziennikarza, który przybliża nam ten świat, a ci najlepsi wśród najlepszych potrafią go jeszcze pięknie wytłumaczyć. W jakim zakresie István to robi już od 50 lat? Jako miłośnik sztuki wszelakiej, przede wszystkim jako dziennikarz od 1970 roku. A pracował naprawdę z największymi nazwiskami. Ma w swoim dorobku wywiady z Czesławem Niemenem, Marylą Rodowicz, Haliną Frąckowiak, Małgorzatą Ostrowską i pewnie wielu, wielu jeszcze nie potrafiłbym wymienić. A jako przyjaciel Romualda Lipki jest także autorem kilkuset, aż nie chce się uwierzyć, gdy patrzymy na tego młodzieńca, tekstów o budce suflera. Wśród wielu nagród i wyróżnień jest także laureatem Bialskiej Nagrody Kultury imienia Anny Sangłuszków-Radziwiłłowej, niegdysiejszej gospodyni tego cudownego, coraz piękniejszego dzięki realizowanemu projektowi rewaloryzacji zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów. Drogi Szpanie, jestem zaszczycony, że okres mojego urzędowania przypada w czasie Twojego pięknego, tak imponującego okrągłego jubileuszu. Pozwól, że w imieniu nas wszystkich wdzięcznej bialskiej publiczności składam Ci najlepsze życzenia, dowody uznania, prośbę o jeszcze i jeszcze i wdzięczność za to, że nie ustając w swojej pracy wychowujesz kolejne pokolenia świetnych dziennikarzy. Która mnie niosła. Zawsze chętnie pisałem na ten temat głównie, także i myślę, że tak pozostanie. Nie wiem, na ile mi starczy sił i energii, ale myślę, że będę pisał dalej. Z największymi. Przypominam sobie, że w latach 70. nie było w województwie lubelskim periodyku, w którym by nie publikował, ale gościły jego teksty także chociażby łamy największych ogólnopolskich dzienników jak Rzeczpospolita i Sztwanie. Można by tak długo, ale że myślę, że wszyscy nie mogą się doczekać, aż to wreszcie uczynię. Wszystkiego najlepszego, żyj nam 100 lat, prosimy o kolejne 50 lat wspaniałej dziennikarskiej kariery. Jestem szczęśliwy, że mogę odebrać to wyróżnienie na takiej ważnej dla mnie imprezie, którą recenzowałem zawsze od początku. Kiedy 36 lat temu sprowadziłem się do Białej Podlaskiej i przy okazji recenzowania jakiejś imprezy kulturalnej zobaczyłem ten amfiteatr, nigdy nie przypuszczałem, że przyjdzie mi stanąć na tej scenie w świetle reflektorów. Tak się stało dwukrotnie w 2005 roku, kiedy odbierałem Bielską Nagrodę Kultury imienia Anny Sangłuszków-Radziwiłłowej i dzisiaj. Chciałem podkreślić, że nigdy nie traktowałem tej pracy inaczej jak rodzaj publicznej służby, unikającej raczej zaszczytów i splendorów. Wolałem być obserwatorem z boku niż tematem rozmów. Serdecznie dziękuję panu prezydentowi za uhonorowanie mego jubileuszu i zapewniam,
że szybko nie zamierzam spocząć w pisaniu. Serdecznie dziękuję.